Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec, który dalej pracuje dla rosyjskich firm, dla Gazpromu, na przykład broni Putina w wywiadzie dla amerykańskiej prasy. Cytuję, mogę powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Święte słowa pana Gerharda, święte. Jego pracodawca, pan Władimir P., bardzo chce zakończyć tę wojnę. O, jak bardzo. On chciał tę wojnę zakończyć w 3 dni. On przeczytał taki podręcznik, jak wygrać wojnę w 3 dni i się nie namęczyć, prawda? To szlachetne ze strony pana Putina, że chce zakończyć tę wojnę, bo wojna jest nieciekawa. Na przykład żołnierze rosyjscy muszą zabijać, kraść, gwałcić i to się na pewno panu Putinowi nie podoba. I to go martwi, bo kradziony w Ukrainie na przykład sprzęt RTV i AGD nie zawsze jest najnowszy i podczas wysyłki do domów żołnierskich może ulec dalszemu uszkodzeniu. No, a na przykład włożenie pralek na czołgach jest niebezpieczne dla pralek, bo źli Ukraińcy strzelają do czołgów. O, i cenny sprzęt AGD ulega zniszczeniu. A jakby tę wojnę zakończyć, to ukradzione rzeczy mogłyby być przewiezione do Rosji w bardziej komfortowych warunkach. Jednak największym problemem w szybkim zakończeniu wojny przez pana Putina są nieodpowiedzialni Ukraińcy, którzy bezmyślnie bronią własnego państwa przed szlachetnym panem Putinem, generalnie przed dobrem przecież. Jest to bardzo nieodpowiedzialna postawa Ukraińców, którzy nie rozumieją pokojowych, zacnych intencji pana Putina, przysparzając mu tym samym, tym swoim bezmyślnym postępowaniem trosk na czole. A to chory człowiek, pan Putin. I Ukraińcy powinni go traktować bardziej humanitarnie. Troszkę empatii, Ukraińcy, please. Bierzcie przykład z pana Schrödera.